Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Mamy piątek, przed nami weekend, ale nim weekend, rozmowa z wicemarszałkiem województwa małopolskiego, panem Józefem Gawronem. Dzień dobry. dobry, witam. Panie marszałku, Igrzyska Europejskie powoli już zmierzają do końca. Czekaliśmy na to x czasu. No, krótkie podsumowanie. Rzeczywiście to była najważniejsza impreza ostatnich lat sportowa w Polsce, najważniejsza ostatnich lat impreza sportowa w Małopolsce. Dla sportowców, którzy wzięli udział, którzy walczyli o kwalifikacje olimpijskie na Olimpiadę za rok, to na pewno była najważniejsza impreza. I z punktu widzenia skali organizacji, ilości wydarzeń, to rzeczywiście największa impreza sportowa tego roku. I co ważne, w Małopolsce, czyli szczególnie jakby tutaj nas to cieszyło, że Małopolska mogła coś takiego zorganizować, przyjąć sportowców, działaczy, kibiców, a jednocześnie pokazać się przy okazji jako no, cały bogaty region z mnóstwem tych swoich walorów, które powodują, że nie tylko turyści do nas przybywają, ale także i biznesmeni, i także uczestnicy różnych wydarzeń, eventów, konferencji. Tym razem byli to wszyscy, którzy byli zainteresowani Igrzyskami Europejskimi. Oni jeszcze są, bo dopiero w niedzielę jest impreza kończąca Igrzyska Europejskie 2023. I fantastyczny koncert kolejny na stadionie Wisły Kraków. Kolejno na stadionie Wisły Kraków, pięknym stadionie, bo też z okazji, czy też z koniecznością przeprowadzenia tego wydarzenia odremontowany No stadion. wreszcie, bo wyglądał paskudnie. Także z tego też się cieszą wszyscy ci, którzy za chwilę będą korzystać z niego w sposób taki ciągły. Natomiast rzeczywiście stadion był gościnny dla i rozgrywek rugby, bo te jeszcze tam są. Natomiast impreza rozpoczynająca, uroczysta ceremonia otwarcia rzeczywiście zgromadziła ponad 20 tysięcy osób, które oglądało to widowisko, bardzo zresztą z dużym rozmachem i dobrze przygotowane i interesujące widowisko. I spodziewamy się, że również na ceremonię zakończenia igrzysk no, dopisze wiele osób, które przyjdzie nie tylko na koncert, ale na wyjątkową okoliczność właśnie zakończenia igrzysk sportowych. Nie martwią pana co róż, nie wiem, czy to można powiedzieć, wpadki, ale takie troszeczkę niedociągnięcie i problemy techniczne. No, w Tarnowie odpadł kawałek zadaszenia, w Krynicy pogoda niemalże zniszczyła tor do zawodów rowerowych. W Chorzowie z kolei problem z frekwencją. No jednak mimo tego, że w obrazku telewizyjnym fajnie to wygląda, będąc uczestnikiem, który się tymi igrzyskami interesuje albo je organizował, więc zależy mu na tym, żeby jak najbardziej, jak najlepiej to wszystko wypadło, no to generalnie jest okej, no ale było i nie udało się uniknąć kilku takich niedoróbek i też ta najbardziej chyba martwi taka ta frekwencja, nie wiem, jest to wina być może trochę tych miast współgospodarzy, które tak jak Tarnów na promocję całej imprezy, no to raczej się wypięły. Jeśli chodzi o takie różne niedociągnięcia czy drobne incydenta, szczególnie te związane z pogodą, to jest jakby no, coś, co zawsze towarzyszy wydarzeniom sportowym. Pamiętamy mecze odwoływane, bo woda stała na boisku. To się Dach zdarza, się nie tak? zamykał. Natomiast jakby w Krynicy rzeczywiście wszyscy tam, łącznie z wolontariuszami, stanęli na wysokości zadania, że do zawodów toru udało się przywrócić. Także to rzeczywiście był tutaj duża skuteczność wszystkich, którzy tam włączyli się, żeby sytuację uratować, i to się udało. Natomiast no, takie usterki, jak tutaj mnie oczywiście, to jakby nie cieszy, natomiast no, jest to usterka, która szybko została naprawiona, bo wczoraj ja sprawdzałem jeszcze, jak jest sytuacja, to zostało wszystko przez wykonawcę naprawione. Dobrze, że się nikomu nic nie stało, więc można to uznać, że no, był to jakiś element takiego uchybienia i niedoróbki, który przy obiektach, które jakby nieprzetestowane zostały, tylko no, nowo wybudowanych, To też to jest rzecz, racja. która się zdarza. No, obiekty świeżo oddane, to dopiero jak są w pełni eksploatowane, ujawniają, jakie są usterki. My o tym wiemy. Natomiast jeśli jednak tam popatrzyło się i było się, bo ja uczestniczyłem tam jako kibic na finałach piłki ręcznej plażowej, to sam obiekt no, budzi pewne takie uznanie i zadowolenie, że on pozostanie, bo jest piękny, pachnie świeżością, Częściowo pozostanie, bo funkcjonalny, będzie później. trybuny.
zmieni się jego przeznaczenie, tak, ale to już zasadnicza część jest. No właśnie, dzięki Igrzyskom Europejskim Tarnów dostał od rządu, od województwa, generalnie na Igrzyska dostał 100 milionów złotych, potężne pieniądze na potężne inwestycje, które zostaną z nami tutaj w Tarnowie na lata. Panie Marszałku, no wyobraża sobie Pan inną okazję, żeby Tarnów dostał za jednym rzutem tak potężne pieniądze? Znaczy zawsze można sobie wyobrazić, bo te wsparcie rządowe w różnych programach jest w tej chwili dość znaczne. Samorządy naprawdę dostają duże środki. Natomiast rzeczywiście no, wykorzystanie jakby tej okazji, że można tutaj taką pokazać przy okazji Igrzysk Europejskich, to była pewna szansa, którą dobrze, że Tarnów wykorzystał, bo to, co pan redaktor wspomniał o tym, że rzeczywiście patrzymy, ja też jakby nie cieszą obrazki, że się tam widzę puste trybuny, ale nie potrafię tego jakby ocenić, bo wczoraj zaglądnąłem na halę, na arenę Jaskółkę, bo rozpoczęły się rozrywki badmintona i rzeczywiście na widowni no, było tam kilkadziesiąt osób, na tą pojemność to mało, no ale to były kwalifikacje badmintona, więc no, ja nie generalnie wiem, na ćwierćfinały i finały. Marszałek doskonale wie, jak można ratować takie sytuacje. Owszem, są wakacje, ale jakby do dzieciaków do szkół dano darmowe bilety, że mogą sobie przyjść w ramach wakacyjnego wyjścia, czy wykorzystać inne zasoby ludzkie, może nie jak w Katarze, gdzie płacono tam dolarami za to, żeby być na stadionie, ale generalnie same darmowe wejściówki wydaje mi się, że byłyby dosyć atrakcyjne i udałoby się no, choćby nawet ten obrazek w telewizji uratować. Tego też nie potrafię jakby do końca rozstrzygnąć, bo to potrzebne jakieś pewne analizy, bo sam dostawałem sygnały, że nie można już kupić biletów. Tak, bilety bo sprzedają na cały dzień, a nie na pojedyncze imprezy. Sprzedane, tak, tak. No, ale to są decyzje jakby komitetu organizacyjnego. Tutaj przy takiej imprezie podział tych ról był dość podzielony. Uczestniczyli w imprezie komitetu organizacyjnego i z komitetu olimpijskiego, więc i narodowych też, bo trzeba pamiętać, że komitety narodowe również otrzymały pulę biletów właściwą im. I rzeczywiście, chociażby wspomniałem tu o finale piłki ręcznej, bo byłem na finale piłki ręcznej plażowej, nie wiedziałem, że to jest tak atrakcyjna dyscyplina, że to jest takie widowisko. Ale już ponieważ nasze drużyny i kobieca i męska no, dość szybko odpadły, to tam byli kibice z Danii, byli z Hiszpanii, byli z Węgier i Włoch. Bo akurat ta czwórka walczyła, jeśli chodzi o finał w tych rozgrywkach. I oni byli, oni uczestniczyli. Przypuszczam, że nie uczestniczyli cały dzień. Kibice z Polski byli sporadycznie, uznali chyba, że jeśli no, już nie grają Polacy, to jakby dla nich się ten skończył. Ja sam przekazałem to propos szkół, do szkoły, w której akurat byłem na zakończeniu roku, pewną porcję biletów na badmintona. To jakby w ramach zachęty. Uratował pan frekwencję. Natomiast czy ja wiem, czy to uratował frekwencję, no nie wiem, nie potrafię powiedzieć. Panie Marszałku, kończymy igrzyska, bo mamy ważniejsze tematy, które też z nami zostaną na dziesięciolecia. Pierwszym takim tematem, no pięknie nam rośnie, a nawet już zbliża się do otwarcia, most najdłuższy w Małopolsce nad Dunajcem w Ostrowie, który łączy autostradę A4 z strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie. No piękna inwestycja i ekspresowo, i co więcej, wreszcie po latach udało się zrealizować. Piękna inwestycja, ale jeszcze pozwolę sobie zdanie dodać, żeby pan już tak bardzo nie narzekał, że byłem też na wspinaczce. I tam, no to, i tak. Tam było kibiców naprawdę no, nasz przez 3 dni. Narodowy tarnowski sport. Czyli no, różne dyscypliny cieszą się różną popularnością. Most. Inwestycja mostowa to jest coś, co kosztowało naprawdę ponad 160 milionów grubo. I połączenie węzeł autostradowy strefy gospodarczej z autostradą A4 to było coś, na co Tarnów czekał i co już dawno właściwie powinno się zdarzyć. W 2012. Dokładnie. Natomiast to, że teraz jest to, na pewno jest to sukces wszystkich stron, które się zdecydowały. Są tam oczywiście pieniądze też i województwa, i pieniądze rządowe, także udziały samorządów, choć w mniejszej skali. Generalnie to jest istotne z punktu widzenia rozwoju Tarnowa i tej całej infrastruktury drogowej. Dla biznesu na pewno, no przecież są Azoty Tarnowskie i strefa gospodarcza jedna, druga.
To jest istotne, ale także i no, z punktu rozładowania tych wszystkich korków w tą stronę zachodnią wyjazdu, to jest ważne połączenie i dobrze, że będziemy je za chwilę otwierać. Mimo tych poślizgów, mimo zmiany cen, bo to było przy tego typu inwestycjach rzecz naturalna, ona się zdarza. Natomiast ważne, że wykonawca nie szedł budowy, że budowa jest ukończona i że już widać no, całe piękno tej skomplikowanej inwestycji. Ta kadencja, która powoli, czas szybko leci, dobiega końca, no bo przecież prawdopodobnie na wiosnę, na pewno nawet na wiosnę przyszłego roku mamy wybory samorządowe. No i kończy właśnie się ta kadencja, która dla tej części województwa małopolskiego, regionu tarnowskiego była szczególnie udana. Skupię się tylko na drogach. Mamy co? Obwodnicę Tuchowa, skończyła się budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, most Borusowej, finał tej inwestycji. Powstaje największy most w Małopolsce na Dunajcu. W planach jest budowa obwodnicy Wierzchosławic, Bogumiłowic i Łętowic na koszt na rok temu chyba 100 milionów złotych, obwodnica Szczurowej, tych inwestycji, które liczone są w setki milionów złotych, które zostały wpakowane w nasz region. Tak, to rzeczywiście A gdzie reszta jeszcze? podsumowując, to rzeczywiście przez tą kadencję bardzo dużo region Tarnowski otrzymał i tu się dużo udało. Mają to, bo to nic się nie dzieje tak samo z siebie czasami. Jest w tym oczywiście element polityki i rządu i województwa, ale także i Tarnów miał jakby tą okoliczność sprzyjającą, że wiele życzliwych osób mogło niejako skracać ścieżkę decyzyjną, bo najpierw pani marszałek, a później pani poseł Anna Pieczarka była orędownikiem wielu tematów z tego regionu. Podobnie przez chwilę był pan poseł Czesak, będąc w zarządzie również pilnował. Ja tam w tej chwili również się znalazłem, jakby te sprawy tego mojego okręgu wyborczego są mi istotne i udaje No się dziś tutaj. w środę było podpisanie umowy właśnie okręgu wyborczego, ale pan z Proszowic, no to obwodnica Proszowic. Mieszkam w Proszowicach, rzeczywiście tam jest, ale tam aktywny jest pan marszałek Łukasz Smuka. Natomiast w ramach takiego niepisanego podziału tematy tarnowskie i subregionu tutaj tarnowskiego, Pobochnie, Brzesko są jakby w moim takim oglądzie i na drodze szczególnym. Ale ja kocham Tarnów, więc mnie to cieszy, że tu można wiele rzeczy tematu załatwić. No i Nie właśnie. ukrywam też, że chociażby, bo wspomniał Pan inwestycje drogowe, że to, że minister Adamczyk jest ministrem infrastruktury, to też ułatwia jakby dotarcie z pewnymi tematami i załatwianie ich szybciej. Stąd myślę, że region Tarnowski naprawdę w całym okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości dostał wsparcie w wielu, wielu tematach i rzeczywiście ono zostało dobrze zagospodarowane, wykorzystane, mógł się rozwijać. No i będzie się mógł rozwijać z racji tego, bo i ja byłem, i pan marszałek był na podpisaniu przez ministra Adamczyka dokumentów inaugurujących przygotowywanie inwestycji pod nazwą Wschodnia Obwodnica Tarnowa, czyli budowy nowego zjazdu z A4 na wysokości w Pilzna i połączenie A4 ze starą czwórką, co będzie stanowiło wschodnią obwodnicę Tarnowa. No, kolejny mankament, kolejny problem komunikacyjny Tarnowa zostaje rozwiązany po moście na Dunajcu, czyli mamy od zachodu jedną sprawę załatwioną i teraz będzie załatwiona druga. To jest tak, że we wszystkich statystykach, jak patrzymy, Małopolska jako region, jako województwo, bardzo dynamicznie się rozwija i najlepiej w całej Polsce. Pomijając Mazowsze, które z racji tego, że wskaźnikami no, jednak stolica Warszawa powoduje, że te wskaźniki zawsze tam są większe, już niekoniecznie troszkę dalej od Warszawy. Natomiast jako województwo, które Małopolska jest atrakcyjna już od wielu lat z wielu względów. Naturalnych, bo przyrodniczo tu mamy parki narodowe, piękne środowisko zadbane. Tylko morza nie mamy.
nie mamy morza, ale komunikacyjnie jesteśmy bardzo dobrze połączeni. Port lotniczy przecież w Balicach to nie tak jak Radom. Ten port żyje. Znowu przekroczył 7 milionów rocznie. Jak pan pojedzie do Warszawy, jak pan Suski usłyszy, że krytykuje pan Radom, to... Nie krytykuje, daje mu szansę. Tak? No, dopiero został otworzony, to dajmy mu szansę. Natomiast port lotniczy Balice rzeczywiście jest miejscem, węzłem komunikacyjnym i do tego, żeśmy dołożyli rozwiązania komunikacyjne drogowe i kolejowe, kolej aglomeracyjna, nasza spółka Koleje Małopolskie. Ile osób dzisiaj dojeżdża do pracy z Tarnowa także, wykorzystując nasze pociągi. To wszystko powoduje, że komunikacyjnie jesteśmy dobrze zorganizowani. Te wszystkie połączenia, które gdzieś jeszcze tam brakują, one się dzieją. To nie jest tak, że są zostawione. Mają czasami zatory, tak jak w sądeczankach, w kwestiach decyzyjnych, ale one są w planie i to się wykona, to będzie zrobione. A przez to rzeczywiście nasze województwo jawi się jako gospodarczo-inwestycyjnie bardzo atrakcyjny teren i co ważne, już nie tylko Kraków i najbliższe otoczenie Krakowa, czyli na przykład Niepołomice, gdzie MAN dużą inwestycję w tym roku otworzył, jawi się jako teren taki, gdzie warto lokować jakieś przedsięwzięcia. Również Tarnów tutaj może złapać swoją szansę. No właśnie, żeby Tarnów też złapał swoją szansę, potrzeba dobrego skomunikowania drogowego, bo w mojej opinii skandalem jest, że drugie co do ważności połączenie Małopolski ze stolicą, czyli właśnie droga krajowa w kierunku Lisiej Góry, Dąbrowy Tarnowskiej i tam dalej w kierunku Kielc do Warszawy. No to jest jeden z takich właśnie komunikacyjnych mankamentów. No sam nawet Kraków też walczy, żeby jego połączenie ze stolicą było lepsze, no ale tam już jest bliżej końca, u nas nawet początku nie widać. Końca tak, ale jeszcze jakby cała S7 nie jest gotowa, natomiast z drugiej strony mamy też posuwające się inwestycje, jeśli chodzi o Via Carpatia, więc tak Tarnów pośrodku tutaj pozostał. Choć warto też powiedzieć, że przecież powstały obwodnice, chociażby Dąbrowy Tarnowskiej, więc jakby te wszystkie takie miejsca, one się jednak usprawniają. Bursowa za chwilę będzie też rozbudowana, bo tam dobudowujemy rondo, poprawiamy to rozwiązanie drogowe. Więc jakieś tutaj połączenie, ono jednak się będzie też polepszać. Dobra, panie marszałku, czekałem na pana prawie 300 odcinków Kafe Tarnów. Mam nadzieję, że teraz będę czekał kilkanaście, maks kilkadziesiąt naszego kolejnego spotkania i w tym roku uda się jeszcze raz spotkać państwa i moim gościem. W kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był pan wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Józef Gawron. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę dobrego weekendu panu i państwu. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę. Proszę na właściwy adres zaproszenia wysyłać. Okej, będę. Do zobaczenia.